Pan Gawoj cię spełnia. Pan Gawoj jest członkiem klubu, proszę bardzo. Pan Naxos. Pan Naxos jest członkiem klubu. I co tam jeszcze mamy? Pan Shihini Kudo, patrzymy. Pan Shihini Kudo nie jest członkiem klubu, przykro mi bardzo. Pan Karol Mediel jest członkiem klubu i w ustrójkami jest członkiem klubu. No cóż, zagramy na 13. Ktoś ma pytanie? Dlaczego pan zakłada? Panie Indygo, powiem panu tak. Zakładam kapelusz. Panie Indygo, bo kruci, zapuszcza mi falę i z jednej strony mi zaburza mózg, a z drugiej strony kruci, czyta moje myśli. Dobra, startujemy. Jeszcze jakieś pytanie? No to gramy. Piotr Bla, B3. Ja pan Jakubek nie znam. Tu może D4. Pan robot, skoczek F3. Pan Karola nie znam, może D4. Ojej, to pan... Aha. Pan Paweł. Pan kapitan. Pana Naxosa nie znam, zaryzykuję. Tak, dyrektor techniczny najpierw mi zdjął piórko, a potem zdjął mi muszelki z kapelusza. Zreaguje jak... No nie no, panie robot, ja z panem... A pan tu holenderską? Holenderską. Holend z panem Michałem. Z panem Wojtkiem. Pan robot mi holenderską zasunął. No dobra, niech będzie. No to może G3. Jest więcej przeciwników, dlatego muszę być czujny. A może francuskiej nie. Zroszuję. A może tak. A wyprowadzę konisia. O, zwolniliście coś. Coś zwolniliście. To może tak jak dzieci uczę. No tu najwyżej będę grał wariant Rubinsz. Ojej, ja czego pionka nie wziąłem? Ale fuszer ze mnie. Czego ja tego pionka tam nie wziąłem? No właśnie, mogłem tego pionka wziąć. Oj. Zraszuję. Naprzód. No zraszuję. O, jak skromnie. A tu. A tu. Tu. Zroszuje, nie ma ruchu E4. E3. Tak i tak? To zagram tak. Naprzód. No tak, panie Grzesiu, nie wziąłem pionka. No cienias jestem. No tu.
No to tu. Tu. No tu. Naprzód C4. Hetman C2. Zroszuje. Zroszuje. No zbije. A3. I zagram szybkie E4. Koniś. Obronie. Zresztą jakiś krzywy ruch. Zroszuję, nic mi nie grozi. Zbiję. Co to za ruch skoczek C6? No można tak grać, no. C4. Koniś. No, no, no. Tak grać w szachy nie wolno. Tylko dlaczego? Kto mi powie? Kto mi powie, czemu tak w szachy grać nie wolno? Tu. I tak też nie wolno grać szachy. Dlaczego tak mi grają? Ojejku. Pan Wojtek się znowu wykuł wariantu. Tu spokojnie. A, tu miałem grać goniec G5. Mhm. Tu jest coś w tej pozycji jest tak, jak być nie powinno. No na razie tak. Profilaktyczne. Co to jest? Wieża B8. To B4. Skoczek F6. B4. A no właśnie. Chyba pan Michał tam nie zrobi tak zwanej długiej roszady. No to co to jest za pozycja? Co to jest za pozycja? Nic nie podstawiłem.
Odchodzę. Zroszuję. Zbiję. Nic nie podstawiam. Zbiję. Goniec D3. Bije. Skoczek BD7. Koniś. I co tu się gra? Zapomniałem, co tu się gra. Tu mi brakuje jednego piona. Tu bije. Naprzód. Roszadka. Dzień dobry, panie Gracjanie. Dzień dobry. Raz, dwa, trzy, cztery. Bije. Bije. O, pan Mario Tunia się pokazał. Pan Mario Tunia się pokazał. Wieża E8? No dobra. Dobry wieczór, panie kurze. Bije. O, tu bardzo ładnie. A, bo to taki zacny przeciwnik. Tego tak ładnie gra. Bije. A bo tam nie było roszady, tam mi ruchu brakowało. Panie Michale, to pan przewidział? A to pan Wojtek kaleczy, nie pan Michał. Co mi się pomyliło? To pan Wojtek skaleczył. Zraszuję. No cieszę się, panie Tomku, że się panu podoba kapelusz. A, jedna krótka roszada. Roszada i jedna krótka. To jak znam tego człowieka, to mi zaraz F5 zasunie. A go znam. A, nie zasunie.
To wiem, co grać. D6. Panie kurze, spokojnie, na kogo pan krzyczy? Na mnie? Pan krzyczy? Czy na kogoś innego? Ja teraz jestem skoncentrowany na grze i nie mogę się kłócić nawet. To wiem. E6 to niedobry ruch, ale nie wiem, czy niedobry. A, goniec D8. Naprzód. C6 zroszuje. Oj, 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 oj. Może tu? Skoczek E7, no bardzo ładnie. No to tu. No może tak. No może tak. No może tu. A naprzód. A jeszcze raz. F5. Bardzo ładny ruch to F5. A5. No to tu. Goniec A5. Na mojego hetmana, ładnie to tak. Tak tu.
B6. B6. No to wymieniamy. A może najpierw E5. Tą wieżą tu. Koniec G4. Co na moją wieżę? Pani Naxos? A, na tę wieżę. No dobra. No bije. Nikt się nie poddał? Patrz pan, jaki hitros. Patrz pan, jaki hitros. Skoczek A6. A, nie, 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 muszę bić, muszę bić. Tiu! Niech będzie, niech będzie. Goniec C8, no tak, też bym tam grał. Aha, tu mam konisia więcej i trzeba grać tu i tu, bo stracę tego piona.
No dobra. Nic nie wygrałem. Ojej, trzeba przyspieszyć. Goniec E6. Naprzód. Bije. Naprzód. Bije. Bije. Tu. No. Zupełnie poprawnie. A6. A4, A6. A3. O! I to jest klucz pozycji. To jest klucz pozycji. Jak tu grać? Ano tu. Nie puścić króla do roszady.
A, dwie wygrałem. Jeszcze nie wiem z kim. C5, tak ostro. A6, proszę, proszę. Naprzód. Szaszek, powinien coś wygrać. B6. A to jest jakieś szaleństwo już.
Oj, pani Jereja, panie, dlaczego mi tak pani to robi? Tak sympatycznie panią traktuję. Tutaj wszystko bronię. Tu się powinno coś sypnąć. Raz, dwa, trzy. Cztery już wygrałem, jak to dobrze idzie, a pół czasu. No przykro mi. Przykro mi. Nie, no to jest dobry ruch, bo tu chciałem przestawić gońca właśnie na białe pole. No dobrze. A jak zagram tu? Panie Piotrze, także dziękuję. Z Beskidu. Z którego Beskidu, panie kurze, pan jest? Nie no, panie Jakubie, gramy, no co remi?
Co pan zagrał? FG3, gdzie pan ma Turej? Nie ma jeszcze remi. Do remi daleka droga. Tu wszyscy chcą, żebym ja wygrywał, a nie remisował. Podstawiłem hetmana. Oj, pani Gawo, jak ja tego hetmana podstawiłem? Nie widziałem. Poddaję, dziękuję. Dziękuję. A, 5 wygrałem. Już. No. Dziękuję.
O, i to je myśl. Co tu grać? Co, mata podstawiłem? Jeszcze nie. Jeszcze nie mat. Całe szczęście. H5, bardzo dobrze. No to co, nic nie wygrywam? Nic nie wygrywam. Nic to nie wygrywa. Czasu mało, a grać trzeba, no. Oj, 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 oj. No jeszcze 5, 7-1 prowadzę. Źle zagrałem. Jeden, jeden dopiero. To pan Michał, o, proszę, jak mnie załatwił bez tak zwanego mydła. Oj, oj, oj.
Nikt się nie poddaje, proszę. Hetmana podstawiłem. Ajajajajajajajaj! Tu powinienem zbić hetmana i zbić wieżę. Zbić hetmana i zbić wieżę. No. A dlaczego ja to zbiłem? Wieżę. To przecież wybijam te. Jeden mniej, dziękuję. Nie dam wieży. Biję. Biję. A, dziękuję panie Bazylu. Dobrze grało, to się cieszę. Ile gram jeszcze? Dwie? Wygram. Pan Michał się poddał? Tu nie ma. Biorę. Co to jest przełącz po ruchu? Czego to jednej nie gram? Jeszcze jedno mam. Dlaczego nie gram z panem Jakubkiem? A, bo wygrałem. To jaki wynik? 11 do 1. W jednej podstawiłem hetmana. Żal. Czy ktoś ma jakieś pytanie? Jeśli nie, to kończymy na dziś. Dziękuję wszystkim.